Państwa na panelu Edukacja, Radosław Brzuska. Proszę Państwa, ten panel, to miejsce, to z całą pewnością najbardziej rojne miejsce w naszym programowym ulu, bo gdzie może być więcej energii, gdzie może być więcej pomysłów i rozpierającej siły, jeśli nie tam, gdzie mowa jest o młodym pokoleniu, gdzie mowa jest o dzieciach, o młodzieży akademickiej. Spotykamy się w tym rojnym miejscu, aby spojrzeć w stronę, która, myślę, łączy wszystkich Polaków, bo myślę, że wszyscy Polacy marzą o tym, że młody człowiek będzie człowiekiem mądrym, będzie człowiekiem zdolnym do poznawania prawdy, do spełniania dobra, do zachwycania się pięknem i w naturze, i w kulturze. Będzie przygotowany do wyzwań, które niesie mu życie osobiste, życie rodzinne, ale także życie zawodowe i odpowiedzialność za naszą wspólnotę. Hasłem, które często powtarzamy, jest szkoła przyszłości już dziś. O tą szkołę przyszłości będę pytał uczestników naszego panelu. Jeśli spojrzymy na tą naszą edukację i wyobrazimy sobie ją w formie kwitnącego kasztanowca, przecież trwają matury, to z całą pewnością jego kształt, jego piękno zależy od korzeni i od tych korzeni rozpoczniemy. Tak, o tych korzeniach będzie pytanie, z którym zwracam się do pana profesora Ryszarda Legutki, posła do Parlamentu Europejskiego, ministra edukacji narodowej w roku 2007, filozofa, znawcy Platona, autora ważnych książek dotyczących zagadnień społeczno-politycznych. Panie profesorze, dobra znajomość historii Polski i całej polskiej kultury wśród młodego pokolenia pozostaje wciąż zadaniem do zrealizowania. Jak pan profesor ocenia poziom nauczania historii w polskiej szkole, czy wprowadzenie przedmiotu historii i teraźniejszość, a także zafunkcjonowanie 4-letniego liceum ogólnokształcącego pozwala na korzystne zmiany? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zacznę od dwóch konstatacji. Po pierwsze, że ta zmiana, zlikwidowanie systemu 6-3-3 i przejście na system 8-4 to była zmiana znakomita. Ja tylko żałuję, że w ogóle doszło do wprowadzenia systemu 6-3-3. Do tego w ogóle nie powinno dojść. To był system absurdalny i jedną z konsekwencji tego systemu był spadek poziomu nauczania przedmiotów humanistycznych. Druga konstatacja jest taka, że na edukację narzeka się wszędzie, znaczy w całym świecie zachodnim. Te same problemy, znaczy obniżenie poziomu nauczania, problemy wychowawcze, mnóstwo innych rzeczy. Wobec czego ci, którzy wprowadzali 6-3-3, tak naprawdę myśleli, że ratunkiem dla polskiej edukacji jest powielanie rozwiązań w innych krajach. Otóż nie, jest odwrotnie. To znaczy sposobem na polską edukację, i to się dzieje, i stwierdzam to z satysfakcją, jest korzystanie z doświadczeń, z roztropności, inteligencji, innowacyjności. My tę edukację musimy reformować i ureformujemy w oparciu o żywe doświadczenie, prawda, pedagogów, byłych uczniów, różnych specjalistów. Natomiast dość, żeby już nie było żadnego powrotu do kalkowania rozwiązań w innych krajach, bo one się nie sprawdzają. Czekam, kiedy nas będą imitować. I to mam nadzieję, że się zdarzy. Co było dobrego w tym systemie, który ma długą tradycję? I tutaj te źródła pan pytał. To znaczy polski uczeń był w dziedzinie humanistycznej, był zawsze dobrze wykształcony w sensie rozległości wiedzy. Czyli jeżeli była literatura, to była literatura polska i literatura powszechna. Jeżeli była historia, to była historia Polski i historia powszechna. Zwykle w bardzo dobrych proporcjach. I pod tym względem dobrze wykształcony młodzieniec
z Polski górował znacznie nad swym kolegą czy swoją koleżanką z krajów zachodnich, gdzie to wykształcenie było znacznie bardziej, no nie chcę powiedzieć prowincjonalne, ale takie no, narodowe, czy bardziej nastawione na własną kulturę. I to było bardzo dobre. Czyli kto mówi, że polska edukacja była edukacją, nie wiem, ksenofobiczną czy prowincjonalną, mówi piramidalną bzdurę. Znaczy myśmy byli najbardziej uniwersalistyczni tradycyjnie. Co było złego? Złego, co się działo, no, zwłaszcza w PRL-u i później po, to był pewien schematyzm, jak w PRL-u uczono w oparciu o, nie wiem, schemat walki klas. Prawda? Więc trzeba było śledzić walkę klas u Homera, prawda, nie wiem, w powstaniu listopadowym i tak dalej. Z tego odeszliśmy, ale weszliśmy w kolejne schematyzmy, prawda? To znaczy weszliśmy w te wszystkie nowoczesne ideologie. To jest jedna z przyczyn tego upadku edukacji w wielu krajach Zachodu. Ja tu się zgadzam z tym, co powiedział w poprzednim panelu pan doktor Bernatowicz, że tutaj pan doktor Bernatowicz mówił, że w kulturze, prawda, w sztuce jest wielka szansa dla Polski, dla Polaków. Ja myślę, również w edukacji. Pod tym względem. Znaczy edukacja humanistyczna ma wykształcić, ma dać młodemu człowiekowi narzędzia tożsamościowe. No bo jesteśmy Polakami, żyjemy w Polsce, wychowała nas polska historia, polska kultura. Nie można udawać, że jest się kimś innym. No nie wytworzymy w Polsce Amerykanina, żebyśmy nie wiem jak chcieli, zresztą po co mielibyśmy chcieć. Amerykanie sobie znacznie lepiej dają z wychowywaniem, stworzeniem Amerykanów, prawda? Jeszcze jest inny sposób. Można tworzyć antypolaka, to znaczy takiego młodego człowieka, który mówi wyłącznie złe rzeczy o Polsce, często czy zwykle mało wiedząc o tym, albo można wykształcić takiego, nie wiem, zdekulturowanego zombie, który po prostu nic nie mówi, tylko bełkocze coś, posługując się paroma schematami. My mamy stworzyć człowieka, który ma te narzędzia tożsamościowe, który się czuje dobrze osadzony w swojej kulturze, ale który jest także przez to dobrze osadzony w kulturze europejskiej. Myśmy zawsze byli dobrze osadzeni. To trzeba kultywować. Kiedy mówię o kulturze europejska, mam na myśli oczywiście Homera, Szekspira, a nie Urszulę von der Leyen i Franza Timmermansa. I tu stawiamy kropkę, przynajmniej na chwilę, jeśli chodzi o ten wątek. I spróbujmy spojrzeć na tą naszą edukację teraz znowu w postaci pewnego budynku, który ma solidną konstrukcję i zbudowany jest z naprawdę najlepszych cegieł. Tą konstrukcją i tymi cegłami jest właśnie wspominany już kilka razy w naszym spotkaniu system 8+4. Tymi cegłami jest solidna, bogata w treści podstawa programowa i o te zagadnienia chcę spytać panią poseł Annę Zalewską, poseł do Parlamentu Europejskiego, ministra edukacji, nauki, edukacji, ministra edukacji narodowej w latach 2015-2019. Pani minister, trwają jeszcze pierwsze nowe matury dla uczniów, którzy skorzystali z systemu 8+4 bez gimnazjów. Jak pani poseł ocenia funkcjonowanie tego systemu? Czy nie jest to dobry moment też na powrót do dyskusji o drobnej korekcie podstaw programowych, o ich odchudzeniu czy uproszczeniu? Bardzo dziękuję i zacznę od pewnego paradoksu. W przestrzeni medialnej słyszycie państwo, że edukacja powinna być taka jak w Finlandii, bo jest najlepsza, ich 15-latki najlepiej wypadają w międzynarodowym badaniu. Nie słuchajcie tych, którzy mówią, że to jest absolwent gimnazjum. Nie, 15-latek, dlatego że tam jest właśnie taki system. To znaczy dwustopniowy, w dodatku 7-latek idzie do szkoły, bo od tego też zaczęliśmy w ciągu pierwszych
100 dni. Przypomnę, o jakiego absolwenta nam chodziło, co znakomicie kontynuują i wcześniej pan minister Piątkowski i teraz pan minister Czarnek. To ma być absolwent nowoczesny, posługujący się technologiami w dodatku w czasach kompetencji 4.0 i sztucznej inteligencji, która nam się przeobraża właściwie w ciągu geometrycznym. Nie nadążamy za tym, istnieją duże obawy. Jednocześnie ten nowoczesny człowiek miał być zanurzony w przeszłości, czyli znający, kochający historię swojego kraju, czytający. Larum jest takie, że w ciągu 4 lat trzeba przeczytać 40 książek. To 10 książek na rok. No rzeczywiście wyzwanie. To jest konieczne, bo bez umiejętności czytania nie da się logicznie rozwiązać zadania z matematyki, fizyki, czy też nie da się w jakikolwiek sposób programować, bo to też był taki zamiar, że w ślad za tą strukturą szły zmiany podstaw programowych. Przecież zwiększyliśmy liczbę informatyki. Oprócz tego od pierwszej klasy, przypominam Państwu, jest coś takiego jak podstawy programowania. Uwaga, wcale nie na komputerze, bo do tego trzeba mieć duży w tej chwili dystans po czasie pandemii, ale właśnie na klockach czy też na grach planszowych. Zawsze jak mnie pytano, z czym trzeba iść na koniec roku albo na początek roku szkolnego, ja mówię, weź klocki, weź gry planszowe, na pewno sprawisz radość, pomożesz realizować podstawy programowe. Tak, rzeczywiście zaczęliśmy w ciągu pierwszych 100 dni i to była też decyzja zapisana w programie. My zrealizowaliśmy program zapisany w 2015 roku. Sześciolatek w ciągu pierwszych 100 dni i jego rodzice decydowali, czy uczą się w szkole, czy w przedszkolu. Bo proszę Państwa, przed nami nie wolno było uczyć w przedszkolu. Były kontrole kuratoriów. Nagle okazało się, że jest mnóstwo literek i właściwie nawet nie sześciolatek, ale trzylatek może się uczyć, kto chce. W dodatku, proszę Państwa, poszło natychmiast badanie opinii publicznej we wrześniu tego roku, kiedy sześciolatek czy jego rodzice decydowali, kto czy zostaje w przedszkolu i się uczy, czy też uczy się w szkole. 96% rodziców zostawiło dzieci w przedszkolu, w którym dziecko się uczyło. W dodatku wielki szacunek dla samorządów. Przez moment były billboardy, że my w jakimś cywilizacyjnym rozwoju się cofamy, ale okazało się, że mieliśmy rację. Uznaliśmy, że z tego szacunku i z obawy, żeby nie zabrakło im subwencji oświatowej, sześciolatek dostał subwencję oświatową, czyli został potraktowany tak jak dziecko w szkole. I rzeczywiście przy okazji też i przekształcania gimnazjów, bo ja tutaj cały czas upieram się, przekształcanie gimnazjów, żeby pan minister nie musiał później, prawda, dyskutować z niektórymi osobami na Twitterze. Przekształciły się gimnazja same. 60% gimnazjów, proszę Państwa, przed reformą było już w zespole, ze szkołami podstawowymi. My nic nie musieliśmy robić, zmieniliśmy tabliczki. Oto też zresztą była awantura, że trzeba zmienić tabliczki. W związku z tym takie też było założenie programowe, że tak właśnie ma ta szkoła wyglądać, tak mają wyglądać podstawy programowe, że my mamy uczyć młodych ludzi, łącznie z językiem obcym, bo taki absolwent też miał być. Nie słuchajcie tych, którzy opowiadają, że nie wiedzą, co się dzieje w szkole, proszę Państwa. W tej chwili jest zasada dyskontynuacji. Tak mądrze brzmi, chodzi o to po prostu, że nie można co chwilę zmieniać nauki języka obcego. Jak już wybrałeś, to do matury z tym językiem, po to właśnie, żeby można było poznać kompetencje na każdym poziomie kształcenia tego języka. To po to, żeby uciekać też korepetycji, najczęściej z języka angielskiego. I oczywiście w ślad za tym też szła nowoczesność. Przypominam Państwu, w 2018 roku uchwała Rady Ministrów 100 mega na stulecie. Po to właśnie, żeby rozpocząć budowę tego, o czym z satysfakcją już mówi pan minister Czarnek, że ma
mamy 100% szkół w szerokopasmowym internecie, w dodatku tak skonstruowany, żeby mogły się różnego rodzaju instytucje gminne do tego podłączać. Oczywiście, proszę Państwa, słyszycie o tym, i pan dyrektor też zadał to pytanie, że są programy przeładowane. Od razu przypominam, podstawy programowe, a program to są zupełnie inne historie. Podstawy kształtuje ministerstwo i to jest zbiór kilkunastu, no góra kilkudziesięciu założeń, a program buduje nauczyciel, a zatwierdza dyrektor szkoły. Oczywiście pandemia, oczywiście zmiany, jeżeli chodzi o to, co dzieje się też technologicznie, powodują, że będziemy na pewno musieli zerknąć do tych podstaw programowych. Musimy się temu przyglądnąć, musimy nadążać za dziećmi, jednocześnie się tymi dziećmi opiekując. Krótko mówiąc, badania opinii publicznej, rodzice po tym strachu i obawie podsycanym też przez totalną opozycję, pamiętacie ten strach, podwójny rocznik? Ja pamiętam, jak pan premier Mateusz Morawiecki razem z całą Radą Ministrów mnie przepytali, znaczy podawali przykłady różnego rodzaju szkół, sprawdzając, czy na pewno jest sytuacja przeanalizowana i czy ta szkoła przyjmie tak zwany podwójny rocznik. Okazało się, proszę Państwa, że 90% młodych ludzi dostało się do szkół pierwszego wyboru. Wcześniej to było w granicach 80%. W związku z tym, proszę Państwa, dziękuję, że jesteśmy w tym razem, że wyciągamy wnioski. Dziękuję za to, że mówimy o nauczycielach, o tym, że trzeba po tylu podwyżkach, trzeba jeszcze tych podwyżek więcej. Ale rzeczywiście przed nami wyzwanie, słuchajcie, świata rzeczywistego i wirtualnego. Nie będę już pani minister tutaj zabierać wystąpienia, bo to są dwa światy, w których nie możemy się zagubić, nie możemy przenieść tych światów. Z jednej strony mówimy o nowoczesności, o nowoczesnych technologiach, ale z drugiej strony pamiętajcie, że była pandemia, że był przesyt tych technologii i wejdźmy do tego wirtualnego świata, żeby zabrać stamtąd dzieci i przenieść je do tego świata rzeczywistego. Przypominam, że mamy w prawie oświatowym absolutną delegację do tego, żeby dyrektor szkoły razem z Radą Pedagogiczną podjęli decyzję, że nie ma komórek w szkole, proszę Państwa. I to też jest ważne. Dzieci mają ze sobą rozmawiać z nauczycielem. O takiej mądrej szkole myśli pan minister, myślą moje koleżanki i koledzy, bo patrzę tutaj, uśmiecham się do każdej z pań poseł czy panów posłów, którzy ten trudny czas byli z ministerstwem, wspierali, tłumaczyli, przypominacie sobie, średnio raz w tygodniu konferencje prasowe. Bardzo Wam za to dziękuję. Będę wspierać na każdym kroku ministra, będę wspierać Was. Bardzo dziękuję. Pani minister, proszę Państwa, ale w tym momencie powróćmy na chwilę do początku naszego dzisiejszego spotkania. W pierwszym panelu pan poseł Jakubiak prywatnie, przedsiębiorca, złożył zamówienie na bardzo wysoko wykwalifikowanego pracownika. I teraz, proszę Państwa, wyobraźmy sobie taki hub kluczowej branży gospodarki, który każdego dnia i o każdej godzinie zajmuje się współpracą firm i edukacji, firm i szkół. I wyobraźmy sobie nie jeden taki wiodący ośrodek, ale wyobraźmy sobie ich dziesiątki, a może nawet ponad 100. Marzenie czy rzeczywistość? Panie ministrze, zwracam się do ministra Przemysława Czarnka. W jaki sposób zmienia się szkolnictwo zawodowe i czym będą wspomniane przeze mnie huby, a więc branżowe centra umiejętności? No właśnie, proszę Państwa, bo mówiliśmy o tym w tym wystąpieniu wstępnym, mówiłem o całkowitej zmianie tego trendu, wcześniej niepożądanego. Większość wybierała szkolnictwo ogólnokształcące. Szkolnictwo zawodowe było zamykane, likwidowane, było absolutnie niedoinwestowane i traktowane po macoszemu. Tak było jeszcze na początku tego wieku, tak było przez kolejne kilka, a nawet kilkanaście lat, do czasu, aż Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku wygrało wybory. Ten rozwój szkolnictwa zawodowego, my widzimy, ta współpraca pomiędzy szkołami zawodowymi a konkretnymi firmami, ona jest w wielu miejscach rzeczywiście na wysokim poziomie, ale chcemy to zintensyfikować i usystematyzować. Chcemy, żeby system tej współpracy był obecny w każdym zakątku w Polsce, stąd te branżowe centra umiejętności. Ale zanim o nich, wiecie Państwo, gdzie te branżowe centra umiejętności są zapisane?
w Krajowym Planie Odbudowy, tym samym, który posłowie opozycji, kłamiąc na temat Polski, szkalując dobre imię Polski, szkalując dobre imię Polaków, tam w Parlamencie Europejskim, tam w Brukseli, tam w Strasburgu, ci z Platformy, ci z SLD i dopuszczając na czele z Tuskiem do tego, żebyśmy nie dostali tych pieniędzy, to one tam są zapisane. Tam na nie jest zapisane 1 800 000 000 zł. My wiemy, że jest to konieczne. Dlatego, proszę Państwa, pomimo blokady, my KPO realizujemy w Ministerstwie Edukacji. To chyba jesteśmy tutaj nawet liderem, bo realizujemy branżowe centra umiejętności przy pomocy środków krajowych. Oczywiście, że będziemy domagać się zapłaty za to z Unii Europejskiej, bo to są nasze pieniądze w KPO, ale nie czekając na tamte pieniądze, wyasygnowaliśmy swoje ponad 1,5 miliarda złotych krajowych środków po to, żeby BCU, Branżowe Centrum Umiejętności, już powstawały. Czym są? To jest właśnie to, na co zwraca uwagę również mi wielokrotnie tu obecny widzę pan Andrzej Pruszkowski, wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Trzeba doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mieli pełne rozpoznanie rynku. To znaczy są miejsca, w których konkretne branże są szczególnie ważne dla konkretnych regionów. I tu współpraca konkretnej branży z konkretną szkołą zawodową, z konkretną szkołą wyższą zawodową, bo mówimy również o połączeniu szkół zawodowych, tych ponadpodstawowych, z wyższymi szkołami zawodowymi, z politechnikami, z akademiami nauk stosowanych, które mają świetnie wykwalifikowane kadry i prowadzą badania naukowe, które muszą być przenoszone również na ten poziom wcześniejszy. Stąd organ prowadzący, najczęściej starostwa, prezydentowie miast, byliśmy z panem ministrem Markiem Suskim niedawno w Radomiu, pokazywaliśmy gigantyczne inwestycje na Radomszczyźnie właśnie w Branżowe Centrum Umiejętności. Organ prowadzący, najczęściej starosta, prezydent miasta, konkretna szkoła zawodowa, konkretna branża właściwa dla konkretnego regionu i konkretna szkoła wyższa zawodowa, Akademia Nauk Stosowanych, Politechnika, która będzie współpracowała w jednym miejscu, sfinansowanym w wysokości ponad 1,5 miliarda złotych, 120 branżowych centrum umiejętności. To nie jest marzenie przyszłości. Jesteśmy już po pierwszym naborze, trwa drugi nabór, rozstrzyganie tego drugiego naboru. 120 branżowych centrum umiejętności w całej Polsce, rozsianych w całej Polsce na przestrzeni tych następnych 2 lat. Pierwsze kilkadziesiąt już w tym roku. To nie marzenie, tylko rzeczywistość. Szkoła przyszłości już dziś. To właśnie w ten sposób realizujemy. Ale chcę powiedzieć przy okazji o jeszcze jednej rzeczy. Za chwilkę będzie spotkanie jeszcze w maju w Ministerstwie Edukacji i Nauki wszystkich uczelni wyższych rolniczych, tych uniwersytetów przyrodniczych, uniwersytetów rolniczych, ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uniwersytetem przyrodniczym w Lublinie i tak dalej. Chcę raz jeszcze spotkać w tej branży, szczególnie dla nas ważnej, rolniczej. Chcę spotkać rektorów tych szkół i naszych prężnych przedsiębiorców. Nie będę wymieniał nazw teraz tych przedsiębiorstw, ale znamy te wielkie, które na przykład na rynku mleczarskim są niezwykle ważne. Dziś jeszcze większej trzeba współpracy i to będzie się działo również w BCU niektórych, ale również na poziomie badań naukowych chcemy przeznaczyć wiele milionów złotych na ścisłą współpracę polskich uczelni wyższych, znakomitych polskich naukowców i naszych firm, które dzięki temu będą bardziej konkurencyjne na rynku, bo będą się legitymowały nie tylko innowacyjnością, nie tylko lepszym produktem, tańszym i lepszym, ale również tą współpracą na najwyższym poziomie naukowym. To wszystko w ramach rozwoju szkolnictwa zawodowego, bo potrzebni są fachowcy, ci, którzy mają również praktyki. Te inwestycje zresztą, proszę Państwa, trwają, bo o nich nie powiedziałem jeszcze, niech mi Pan pozwoli, Panie Dyrektorze, jak Pan nie pozwoli, to się rozliczymy później. Dwie minuty tylko, bo nie powiedziałem o czymś, co jest absolutnie obecne w ostatnim czasie na gigantyczną skalę. Byliśmy z panem Jarosławem Zielińskim, tu obecnym również na Suwalszczyźnie, w gminie Suwałki. Mówiliśmy o konkretnych inwestycjach w szkole. Będziemy kolejne inwestycje wspierać kolejnymi milionami złotych. Już są tam wspierane z Polskiego Ładu. Byłem dopiero co wczoraj z panem marszałkiem Terleckim wieczorem na świetnym spotkaniu w Opolu Lubelskim. Wypełniona sala kinowa po brzegi. Brakowało mi miejsc siedzących i 2 godziny rozmowy z mieszkańcami Opola, ale też pokazania, jak gigantyczne inwestycje w edukację i okołoedukacyjne, te również sportowe, są realizowane w polskich samorządach. Przypomnijmy, proszę Państwa, tylko na przestrzeni ostatnich 3 lat. 8 miliardów złotych, 8 miliardów złotych w inwestycje edukacyjne, samorządowe. Na to przeznaczyliśmy środki z Polskiego Ładu, z RFIL-u, z innych naszych programów. Idą również gigantyczne inwestycje w inny rodzaj edukacji, niezwykle ważne, szczególnie ważne. W Polsce dzieci się rodzą, nie tak jak na Zachodzie. W szkoły specjalne. Dopiero co zawieźliśmy 64 miliony złotych do Lublina na budowę zupełnie nowego kompleksu
szkoły specjalnej dla dzieci, które tego potrzebują. Mają świetnych nauczycieli, nie mają warunków. Kozienice, znów patrzę na pana ministra Marka Suskiego, już oddawana jest szkoła specjalna do użytku. Przeznaczyliśmy na nią 18 milionów złotych. Węgrów, będziemy rozpoczynać rok szkolny 4 września tego roku. Właśnie w Węgrowie, w nowoczesnej szkole specjalnej za 14 milionów złotych, dofinansowanej 14 milionami złotych z Polskiego Ładu, z naszych tutaj rządowych programów. Na Opolszczyźnie, mówię o Opolu Śląskim, to samo i w wielu innych miejscach. To są gigantyczne inwestycje po to, żeby szkoła przyszłości miała miejsce już dziś, a w tym wszystkim właśnie te branżowe centra umiejętności za 1,5 miliarda złotych ponad. Znów program realizowany przez panią minister Marzenę Machałek, tu obecną z jej zespołem, wspierany przez całe kierownictwo. Po to, żeby to, czego chciał pan poseł Jakubiak, tak? Pan poseł Jakubiak, zamawiając konkretnych fachowców do swojego przedsiębiorstwa, miało miejsce już dziś. Ono ma miejsce, ale musi być na większą skalę, bo dziś mamy dzięki znakomitej polityce finansowej i gospodarczej rynek pracownika. Przy najmniejszej w historii bezrobociu rynek potrzebuje fachowców, a my tych fachowców musimy kształcić i w szkołach zawodowych, i w wyższych szkołach zawodowych. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Proszę państwa. Proszę państwa. Mówimy szkoła, może wyobraźni mamy budynki, drzewa, różne już były metafory, ale sercem, duszą tego, czym jest szkoła, to jest nauczyciel. W edukacji domowej to jest mama i tata, ale na ogół w szkole publicznej albo niepublicznej jest to nauczyciel. I tutaj zerkam właśnie w stronę nauczyciela, w stronę pani dyrektor Anny Maćkowskiej, dyrektor szkoły podstawowej numer 2 w Nakle. Poproszę panią dyrektor o krótkie spojrzenie na dwa zagadnienia z perspektywy kierowanej przez panią dużej szkoły. Jak wygląda proces jej odbiurokratyzowania, bo to hasło powraca w dyskusjach, i czy działania ministerstwa przyniosły w tej sprawie efekty, i czy proponowane przez ministerstwo wcześniejsze emerytury nauczycielskie są potrzebne? Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Jest mi niezmiernie miło być tutaj w takim szacownym gronie. Dziękuję panu ministrowi za zaproszenie. I to tak może trochę żartem. Moja obecność też świadczy o tym, że pan minister słucha. Słucha, a nie tak, jak jest mówione, że słucha tylko siebie, prawda? Panie ministrze, pan minister słucha tego, co się dzieje na dole. Na dole, czyli w tej małej szkole, może małej, średniej, moja szkoła 450 uczniów, 58 nauczycieli. Szkoła z oddziałami integracyjnymi, więc też mi bliski temat wsparcia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ale pan zapytał konkretnie o biurokrację i o papierologię, tak? Tutaj tak patrząc na państwa, każdy z nas pamięta szkołę. Ja uczę 35 lat. Dyrektorem jestem 25, więc jak sobie pomyślę, jak zaczynałam pracę i miałam długopis, kartkę, nożyczki i kalkę, prawda? I tak wyglądała nasza praca nauczyciela. Jestem nauczycielem nauczania początkowego, więc wycinanki, liczmany, cała rodzina zaangażowana, to tak z przeniesienia ileś tam lat. Natomiast teraz szkoła jest szkołą nowoczesną i będzie coraz bardziej nowoczesną. Patrząc na biurokrację, mówi się tak dużo o dokumentach, które wytwarzamy, które musimy... Papierologii było więcej. Ja nie mówię, że jest idealnie, bo idealnie nie jest. Jeszcze dużo przed nami do zrobienia. Ale taka nowoczesna szkoła to szkoła, która wykorzystuje technologię cyfrową i w tym bardzo pomaga nam wsparcie właśnie ministerstwa. To właśnie to, o czym mówił pan minister na początku, te wszystkie komputery, które do szkół trafiają, właśnie podłączenie do internetu, tablice interaktywne, ta nasza praca nauczyciela no, naprawdę staje się łatwiejsza. Dla nas przygotowanie dokumentu jest już łatwiejsze niż kiedyś. Natomiast no, musimy zdawać sobie sprawę, że część dokumentów musi być, prawda? Bo trudno jest, musimy dokumentować proces edukacyjny, ale też... Pani dyrektor, jeszcze może zajmijmy się przez chwilkę też tymi
emeryturami nauczycielskimi, dobrze, bo one są ważne dla gron pedagogicznych. Ja rozumiem, że to jest dyscyplinowanie, ale jeszcze może wrócę do tego, bo może dziwnie to zabrzmi, ale właśnie pan minister mówił o budowaniu autorytetu i zaufania do nauczyciela i może to dziwne, że właśnie w tym momencie o tym mówię, ale budowanie takiego autorytetu i zaufania względem siebie, rodziców, do nauczyciela też spowoduje, że ta biurokracja będzie mniejsza. Bo teraz my staramy się udowodnić pewne rzeczy, tak? Zapisać i powiedzieć rodzicom, którzy może przez różne względy czasami nie ufają, chcą mieć dowodu. A tu będzie też, jeżeli my odbudujemy właśnie takie zaufanie, że będziemy rozmawiać i to wystarczy, że ta rozmowa jest między rodzicem a nauczycielem, to już jest dowód na to, że my się dziećmi interesujemy, a nauczyciele się interesują dziećmi. A już przechodząc do drugiego problemu czy sytuacji związanej z proponowanym wcześniejszym pójściem na emeryturę. Jak państwo zapewne, większość z państwa pamięta, do 2008 roku taka możliwość była. Była zagwarantowana nauczycielom. Ja zaczynałam pracę wiedząc o tym, że będę mogła pójść na wcześniejszą emeryturę. I bardzo dziękuję, że ten temat wrócił, bo nauczyciele są zainteresowani. I nie jest to tak, że wszyscy teraz zostawimy, mamy 30 lat pracy, 20 przy tablicy, zostawimy i pójdziemy. Nie, tak nie jest. Nauczyciele są naprawdę osobami, które są odpowiedzialne, myślą o tej swojej pracy, o dzieciach, o tym, co robią. I jakby to, bo rozmawialiśmy z panem ministrem już na ten temat wcześniej, to będzie sukcesywne odchodzenie. A tak naprawdę to chodzi o to, że stwarza się możliwość pójścia. To nie o to chodzi, że wszyscy chcą pójść, ale możliwość w różnych sytuacjach życiowych, rodzinnych spowoduje, że my chyba jako nauczyciele będziemy czuć się bezpiecznie. Bardzo dziękuję. Proszę państwa. Szkoła przyszłości już dziś. Proszę państwa, to jest jakaś podróż w czasie. Nawigatorem w tej podróży w czasie jest Justyna Orłowska, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech i pełnomocnik ministra edukacji do spraw transformacji cyfrowej. I pytanie do pani minister, jakie są możliwe kierunki rozwoju tego programu Laboratoria Przyszłości? Programu, który uwzględnia model edukacji STEAM, a więc ten, który łączy naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę. Dziękuję serdecznie za to pytanie. Tak jak mówił pan minister, na samym początku swojego wystąpienia, to co nam przyświeca właśnie w Ministerstwie Edukacji i Nauki, to równy dostęp do jakichkolwiek programów w całej Polsce. I tak właśnie Laboratoria Przyszłości są w każdej podstawowej szkole w Polsce, czyli 15 tysiącach szkół, czy to w Suwałkach, czy w Warszawie, w wspomnianych Suwałkach, dziękuję. Ja jestem patriotką lokalną oczywiście, pozdrowienia dla pana ministra Zielińskiego. Dokładnie są wszędzie, więc to nam przyświeca w każdym programie. W związku z tym, jako naturalnym oczywiście tutaj, naturalnym rozwojem tego programu będzie także rozszerzenie do szkół ponadpodstawowych, na co bardzo liczymy. Ale szanowni państwo, my wiemy doskonale i to, co powiedziała pani minister, technologie to nie wszystko i technologie trzeba też umieć wykorzystywać, żeby wiedzieć, żeby one były faktycznie z korzyścią dla społeczeństwa, z korzyścią dla budowania społeczeństwa, nie skupionego egoistycznie tylko na sobie, nie na wyścigu szczurów, ale właśnie na skupione na współpracy, na krytycznym myśleniu, na wartościach właśnie wrażliwości społecznych i takie właśnie programy także wdrażamy. Chociażby nowy przedmiot, który może nie brzmi jako taki wrażliwy społecznie, ale właśnie nim jest biznes i zarządzanie. Tam na maturze 30% matury będzie stanowił projekt zespołowy, bo edukacja to współpraca. Jeszcze tylko tak dodając, to też powtórzę za panem ministrem. Wszystkie programy realizujemy we współpracy. Słuchamy, co jakie są wyzwania, co możemy zrobić lepiej, co możemy zrobić więcej. I dzisiaj chciałabym tu podziękować wszystkim z państwa, którzy nas tutaj oglądają, tu na miejscu, a także oglądają nas online czy w telewizji, żeby podziękować państwu serdecznie za tą życzliwość i za tą chęć współpracy i właśnie tego, że możemy razem zmieniać polską szkołę na jeszcze lepszą i tak, żeby właśnie kolejne pokolenia były skupione na społeczności, na wrażliwości społecznej, a nie tylko na sobie. Dziękuję.
Proszę Państwa, czas jest nieubłagany, ale o podsumowanie naszej dyskusji koniecznie poproszę ministra edukacji i nauki. Proszę Państwa, wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję od pana profesora, przez panią minister, panią dyrektor, panią pełnomocnik i pana moderatora za tę dyskusję, która podnosiła wszystkie możliwe, najważniejsze aspekty funkcjonowania naszej edukacji. Szkoły przyszłości już dziś, bo tak się dzieje, ta szkoła przyszłości zakorzeniona w historii, w tradycji, w polskości, w dumie z bycia Polakami jest również niezwykle nowoczesna i staje się coraz bardziej nowoczesna, bo to jest to połączenie, które my realizujemy w Polsce, myślę na skalę, która jest mało spotykana w ogóle na świecie. Ale patrzę już tutaj na pana ministra Bortniczuka, ministra sportu, to się łączy, jak wcześniej zacząłem od kultury i od wykorzystania tego, co robi pan premier Piotr Gliński i tego, co mamy, jaki jest potencjał w muzeach. Tak teraz skończę na tym, co robimy razem z Ministerstwem Sportu i w kontekście sportu. No, pomoc psychologiczno-pedagogiczna na najwyższym poziomie wszechczasów, można powiedzieć, w polskiej szkole, no ale też działania dotyczące kultury fizycznej. Proszę Państwa, WF za WF, program, który wprowadziliśmy za zdecydowanie ponad 100 milionów złotych, już teraz chyba 130 milionów złotych, to jest ponad 30 tysięcy sportklubów, dodatkowych kilku godzin zajęć tygodniowo dla ponad 300 tysięcy dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych, bo trzeba odbudowywać kondycję fizyczną najmłodszych, zwłaszcza po okresie pandemii koronawirusa, ale i wcześniejsze czasy nie były zbyt dobre dla dzieci, bo są rzeczywiście zanurzone w tych sprzętach informatycznych i w internecie, a mniej dzisiaj uprawiają sport. Więc z Akademiami Wychowania Fizycznego w całej Polsce taki program realizujemy, on jest kontynuowany. Dzisiaj zapraszamy do sportklubów. Myślę, że o tym też będzie mówił pan minister Bortniczuk. A państwu wszystkim ogromnie dziękuję za wysłuchanie naszej debaty na temat szkoły przyszłości już dziś, w której wzmocnimy nauczyciela, odbudujemy jego autorytet, poprawiamy jego warunki pracy i płacy. Wszystko po to, żeby polskie dzieci, polska młodzież uczyły się na jeszcze wyższym poziomie, w jeszcze lepszych warunkach, bo od tego zależy Polska i nasza przyszłość. Dziękuję bardzo.